Instalacja Stanisława Drużdża Między to ulubiona praca naszej publiczności, ponieważ wchodzimy do małego, dobrze oświetlonego pokoju, jesteśmy otoczeni przez litery i fantastycznie wychodzą zdjęcia w takim wnętrzu. Jest to praca, która wpisuje się w kierunek nazwany poezją konkretną. To był kierunek, tendencja w sztuce bardzo popularna w latach 70. W Polsce był wtedy wysyp poetów konkretnych. Wszyscy przepadli i na scenie międzynarodowej został najwybitniejszy z nich. Rzeczywiście genialny poeta konkretny, człowiek, który miał takie wyczucie na znaczenia i takie miał wyczucie na to, jak znaczenie jest zależne od formy graficznej. Także na tym polu został jedynie Stanisław Drużdż. To jest praca, która miała pierwotną realizację w Galerii Foksal i była dostosowana do wymiarów tamtego pokoju. Po czym Stanisław zrobił kilka rysunków, podając dokładne wymiary, które pozwalają tym instytucjom, które zakupiły ten rysunek, na realizację instalacji. Ta praca Stanisława Drużdża operuje słowem między. Jesteśmy między słowami. To jest jak gdyby obszar, w którym jesteśmy na co dzień zamknięci. Otaczają nas słowa. Tutaj jest to jedno słowo, które nigdy nie jest napisane poprawnie. Ono za każdym razem ma jakieś przesunięcie, jakieś odwrócenie, jakiś rodzaj błędu. Mimo to, w momencie, kiedy wchodzimy w obszar tej pracy, nie mamy najmniejszej wątpliwości, jakie to jest słowo. I tutaj oczywiście artysta na tym poprzestaje. Tutaj nie ma żadnej sugestii interpretacyjnej. Można oczywiście wypuścić, że tak powiem, konia interpretacji na wiatr i pójść krok dalej. Na przykład założyć, że pewną intencją tej pracy jest powiedzenie, że jesteśmy otoczeni zawsze bez przerwy słowami, które nigdy nie są bezbłędne. Że jesteśmy otoczeni przekazami, z których wszystkie w jakiś sposób zawierają błąd. Natomiast naszym obowiązkiem, zakresem naszej percepcji jest wyczyszczenie tego słowa, wyczyszczenie tego przekazu z błędu. Oczywiście, to się nie zawsze udaje. Te błędy gdzieś przenikają. Ta pełna czujność w stosunku do błędu, w stosunku do znaczeń, do przekazu nie jest osiągalna. Ale to z tej pracy jest wyjęte na zasadzie pewnego wypuszczenia interpretacji.